Największym wyzwaniem dla naszej branży, czyli logistyki i dostarczania wszelkiego rodzaju powierzchni stanowiącej zarówno magazyny, jak również platformy biznesowe, jest przede wszystkim dynamiczne dostosowanie się do oczekiwań klientów, oczekiwań do zmieniającego się rynku, tak żebyśmy mogli dostarczyć produkt, dostarczyć rozwiązanie, które jest potrzebne w tym miejscu. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą łańcucha dostaw. Tradycyjny łańcuch dostaw, który był od producenta czy też importera do sklepu i dystrybucji klasycznej, dzisiaj zmienia się nam w omnichannel, zmienia się nam w e-commerce, zmienia nam się w usługi zintegrowane, których oczekuje klient i którym po prostu musimy sprostać, dostarczając odpowiednią platformę do generowania tych usług.